Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi mili, a dzisiaj dość nietypowa sytuacja. Znaczy, typowa nietypowa, dobra, koniec z tym głosem. Typowa nietypowa, no tak, był live'ik, wczoraj się odbił, odbił? Nie, nie wczoraj, przedwczoraj się odbył. No i zrobiliśmy ścieżkę piękną, z byczuszkami i w ogóle, no podoba mi się, picobello magnifique, no ale tak. Żeby dojść tam, no musimy deptać znów po tej trawie. Więc dzisiaj byśmy zrobili kolejną ścieżkę. Tu by szła, tu by znów była. Znaczy, tutaj musi się połączyć z tym. I dojść też trochę tutaj, nie? Żeby to jakoś wyglądało. Chyba, że zostawimy, tak? Chyba, że zrobimy tu na inaczej. Aha, no i jeszcze wam pokażę tą ścieżkę. Też beczki, kamyczki. Się guziki, które mają improwizować kamyki, wcielać się w rolę kamyków. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Wam też się podoba? Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subika, komentarz. Napiszcie w komentarzach, że wam się podoba. Okej. I to tak. Nie wiem, jak zacząć. Bo w sumie, jakbyśmy ciągnęli odtąd ścieżkę, to okej, możemy ciągnąć, nie? Ale jakbyśmy połączyli tu tą ścieżkę z tym, to takie. Nie może ona gdzieś się kończyć tutaj? Żeby nie było faktycznie tak nawalone tą ścieżką. Tu będzie pusto, nie? Tu by się przydała taka ścieżka. No zobaczymy, jak to będzie. Zrobimy tak. Okej. Tak by musiał iść. Teraz tu zostawmy. Gucio. Zostawmy tak. I teraz. Teraz właśnie zostawmy. Teraz tak, idziemy. Po co mamy iść? Mówi szybko, na szybko. Guziki. Jak są guziki, to w sumie kostka mączna. Jak mamy to, to weźmiemy to. Kwiatków dużo nie mamy. Trudno, to zbieramy gdzieś tam, na pewno. I beczki byśmy też mogli zrobić. Przydałyby się. Tu by było. Chociaż nie, bo tu już. Chciałbym, żeby tak losowo się odbyło. Posadź. Od tego, nie? Posadźmy. Okej. Trzeba trochę to skrócić. No okej. Zostawmy tak. Teraz byśmy musieli tak czy siak iść tam. Tylko sobie weźmiemy. I zrobić ścieżkę kolejną. Ja nie mogę zrobić. O, dobra. W ten sposób. Teraz mamy kamyczki ładne. Zrobić gdzieś po bokach, później rozciągnąć trawką. Wszystko będzie ładne, tylko trzeba troszkę powalczyć z tą trawą, nie?
Musimy trochę powalczyć z tą trawą. Okej, okay, już tutaj coś zaczyna mi to wyglądać ładnie. Mi się to podoba. Okej. Okay. I teraz byśmy musieli iść w tą stronę. Dobra, to jest tak. Zostawmy tak. Trzeba tutaj trochę poskracać te narożniki. Więcej tych kamyszków by się przydało, nie? Dobra, i teraz idziemy do przodu. Jakoś tak. Okej. Tu nie może być za dużo tego. W ten sposób. Teraz możemy sobie zasiać tą trawę. Że ona też taka nieporadna dosyć. Okej. Okej, no coś będzie się działo. Jakoś to wygląda. W sensie jeszcze nie wygląda, ale trzeba najpierw się przespać. Pogarnąć te płotki, zrobić i tak dalej. Cześć. Pogarniać wszystko i najpierw te materiały najpotrzebniejsze, więc tak, musimy w 245% byśmy musieli ogarnąć, proszę ja ciebie. Cześć. Byśmy musieli ogarnąć. Kamyszki. Aha, okej. Wyszło dosyć mocno. Ile tak byśmy o, tak może. O Boże, no, tak z 30. Tak z 30 byśmy potrzebowali. To rób się to tylko po węgiel, żeby wam tam dać. Rozdzielimy to na 12. Niech się mi robi tam. A my w tym czasie byśmy mogli w sumie zasadzić te kwiatki. Guys, to będzie wyglądać. Teraz tak, byśmy musieli pociągnąć trochę z tym. Tylko nie chcę tak równego wszędzie, bo to tak też tak nie będzie fajnie wyglądać. Tu musimy tak zrobić. Jak tu już tak mamy, to tu mi nie pasuje, tu musimy uciąć. Niby takie proste, no ale tak nie do końca. Może wydawać się to proste, ale nie jest. Proszę mi to pokazać. Te kwiatki tu nie pasują na tym, nie? Bo tu i tak będą kamyszki. Okej, okay, dobra, to zrobione. Teraz byśmy musieli zrobić beczki. Beczki i płotki, ale płotków nie mamy takich, no.
Trudno, ale to zrobimy z tego sobie beczki. Tylko dwie nam pykną. Dobra, to też takie niestraszne, jak się wydaje. Daj mi tego, no, 24, przerób mi to na guziki. Tosowe i to mi daj. Plus bym chciał dostać od was. Girta. Się przyda tam do zrobienia. Pepepepepepem. Trochę niech będą takie losowe te kamyki. Tu na pewno. Tu. Więc tych kamyków by się przydało. Okej, okay, zaczyna to jakoś mi tutaj funkcjonować. Ups, to nie tu miało być. To nie tu miało być. I tu bym chciał tą kostkę mączną. Skróćmy tu. Tu zostaw, tu mi postaw guzik. Tu bym chciał mieć. Wygląda jakoś to. Jest cudnie. Nie, no jest pięknie, dobra. Już się wiem, ciężko wam tutaj zobaczyć cokolwiek, że to jest piękne albo cudne, albo coś w tym stylu, ale zaufajcie mi. Zaufajcie mi. Dobra, bo tu jest jedna beczka. Fajnie, dobra. Jak wychodzimy stąd, to też bym chciał jakąś beczkę. Gdzie ta beczka pasuje najszybciej? Gdzieś tu. Okej. Okej, pasi mi. Tutaj tak sobie. Kwiatka mamy, nie? Pyk, 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 pyk. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda tak. Nie, no ładnie. Cudo. Tu ścieżka też fajnie poprowadzona. Tu jest kolejna ścieżka. Ja chcę budować na formie tej ścieżki, nie? Więc no. Więc spoko. Dobra. Idę pozbierać drewno i się widzimy, bo to jest trochę żmudne. Pozbieram na szybko drewno i się widzimy i przy okazji jeszcze się zdrzemnę i no. Dobra, to się widzimy, jak już wszystko, jak wszystkie materiały będę miał. Coś mamy. Coś mamy, coś mamy, coś mamy i to staje tu. Później to staje tu. Później to staje tu. Później to staje tu. I to będzie tu. I teraz tak, postawmy to. To nie zepsujmy. Okej, okay, tu jest. Tutaj. 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 Jednego kamyka. A, tu jest jeden. Tu by się przydał kamyk. Dobra, i tutaj jeszcze mamy te beczki, nie? I beczka jedna by się przydała tu. No.
Robi się ładnie. Jest ładnie. Okej. Tu moim zdaniem beczki odgrywają dużo taką dużą rolę w tym wszystkim, nie? Idziemy tu, czyś, cześć, ładny, picobello, magnifique, tu, coś tam. Powiedzcie mi, co sądzicie o tych. Za dużo, nie? Coś zepsułem, cholera. Ej, bo to są ci. Przyślij mi do mnie. Nie. Idziemy spać na szybko. Zostaw mnie. Czemu oni tu przychodzą? Ja wiem, że jestem osiedliłem się blisko, ale. Idę śpiewać. Tu mamy zrobione. Tam dwie beczki raczej nie, bo. Bo to brzydko już wyglądało. Co jest, panowie? Ja wam krzywdy nie robię. Aha. Widać, że niestety nie posłaliście się mnie. Tu mi nie paść, chociaż w sumie. No zostawmy, jakby mi nie będzie pasować, to usuniemy. Chociaż to zostawmy. Okej, okay, no w sumie na takich poszczególnych, jednych beczkach możemy dać, nie? Co wy na to? Dziemy ładnie, nie na wszystkich beczkach, ale coś jest położone. Jest ładnie, jest dobrze. Tutaj coś sobie skrócimy. A w sumie możemy postawić kamyki tutaj też po bokach. Chociaż tu jest mała ścieżka i może mi psuć tutaj. Tu już prędzej. Okej. Zostawmy tak. Tu jest ładnie, tu jest ładnie. Mamy jakieś więcej takich świadków? No nie. Tu jest blisko, tu by mogło być fajnie, ładnie położone. Jest tak, jest ładnie. Muszę się przejść parę razy tymi ścieżkami, bo muszę ocenić, czy czegoś mi tutaj nie brakuje. Nie wiem, czy skosić te. Chyba tak, bo tak jakoś dziwnie mi nachodziło. Tutaj wiem, że jest jeszcze jeden. Gdzieś tutaj też na takich. Gdzie mi coś zasłania, to wtedy możemy usunąć trochę tej trawy. Nie no, tu jest też ładnie. Tu jest też ładnie, tu jest też ładnie zrobione. Nie no, okej, okay, no gites. I teraz tak, się zastanawiam nad jednym. Się zastanawiam nad jednym. Czy tu mam takie dwa placki łyse? No zostawmy tak, dobra. I teraz jest tak, że tu mamy dojście do jednego, a tu do drugiego. Tylko, że jak ja zrobię tu to samo, tu to samo, tu to samo, tu to samo, to takie będzie brzydkie. Więc ja bym się na razie wstrzymał tym wszystkim.
ponieważ jak na razie wygląda to tak ładnie. No i no. To usuniemy. Lepiej, lepiej. Okej, fajnie. Fajno. To nic więcej, nie? Dodać nic, ująć. Dobra, to ścieżki. I ja bym chciał jeszcze to w nocy zobaczyć, więc niech zachodzi słońce powoli. Jak zajdzie słońce i będzie noc, ja wam wszystko pokażę i zobaczymy pewne aspekty, które nie pasują. Więc ja czekam tu na beczce. I widzimy się, jak zajdzie słońce. O kurczaki, dobra, zaraz to naprawię. Okej, no powoli zaczyna się ściemniać, więc wam pokażę tą ścieżkę. Zobaczymy, co jest nie tak. Nic takiego złego nie dostrzegam. Nic takiego złego nie dostrzegam. Jedynie, że owco, będziesz miała trawnik. Nic złego nie ma. Chciałbym zobaczyć tylko, jak te kwiaty wyglądają. Są wysokie. No ale nie będę. A te kwiatki? One są ładne i mogą ładnie współpracować. To połóżmy w randomowych miejscach. Czy to będzie ładne? Tu jest jedno. Tu by się przydało jedno. Tu jest miejsce na tego kwiatka. Zaraz zobaczymy. O Boże. Jak nie, to oczywiście, że zaraz to zniszczymy, te kwiatki. Tylko dajcie mi spokój na chwilę. Okej. I chcę zobaczyć, czy te kwiatki, te niebieskie, są jakieś takie. To takie kwiatki są, bo są, ale również by się mogło obyć bez nich, nie? Tak, moim zdaniem nawet trochę przeszkadzają, takie za dużo tego wszystkiego. Więc usuńmy w sumie. Usuńmy. To był żółty kwiatek. Właśnie te. Te żółte kwiatki moim zdaniem dawają więcej. Chodź tu. Po mojej ścieżce, tak? Aha, okej, okay, rozumiem. Ale mam siekierę, więc się nie waham. No. Więc tak jakoś ta sprawa wygląda. Ładnie, skromnie. Nie cię zabiję kiedyś. Te owce mnie wkurzają, nie? Piwonia by pasowała? Nie mam pojęcia. Ale jest ładny. Na pewno coś jeszcze pozmieniam. Tu jest przepięknie. Tu nic dodać, nic ująć, ale jest Clipper, więc lecimy do przodu, żeby nas nie zaciąkał. Chciałem zrobić wam taki odcinek, żebyście sami się przekonali, że łatwo jest zrobić takie ścieżki, że nie ma czym się przejmować. Że się nie zrobi, jak się zrobi. No i co? Nie będę chyba was więcej zamęczał. Zrobiliśmy ścieżkę, pokazałem co i jak. Więc widzimy się następnym razem na następnym odcinku. Ała! Czy to będą do mnie bić? Nie, czekajcie. Okej. W ten sposób, nie? No, w ten sposób. No. Proszę mi zostawić moje dzieła. Zauważyłem coś, czego mi tutaj bardzo brakuje. Brakuje mi tutaj jednego płotka.
takiego małego. Czemu? Idziemy, idziemy. I się robi pusto. Nie, bo się krzyżuje. No nie, nie pasuje. Nie będziesz mi jadła, bo mi niszczysz trawę. Czy to musi być aż tak tępe i głupie? Naprawdę. Owce niszczą trawę, więc uważajcie. To jest creeper. No dobra. To dzięki wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Żegnamy się na tej ścieżce. Do zobaczenia. Do następnego.